witam Państwa w ostatniej części naszego dzisiejszego programu. A ze mną trzy kolorowe dziewczyny, kolorowe ze względu na swoją pasję, na swoje osobowości. Są to od lewej strony Anna Biniek z chóru Akademii Morskiej w Szczecinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zuzanna Maśniak, zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie. Dzień dobry. Oraz Marta Machej, fotograf, fotografka. Fotograf. Witam serdecznie. Dziewczyny, jak to jest? Mówimy dzisiaj o miłości do pasji, ponieważ wczoraj były walentynki, tak więc dzień pełen miłości, ale nie tylko miłości do drugiej osoby, do samego siebie, być może narcystycznej, ale również o takiej właśnie miłości do pasji. Dlaczego warto mieć pasję w życiu? Wy na pewno takie pasje macie, ponieważ dlatego też dzisiaj zaprosiłam Was do naszego programu. Dlaczego warto mieć tą pasję? Pasję warto mieć na pewno ze względu na to, że możemy się uzewnętrznić w jakiś sposób, przekazać to, co czujemy, to, co kochamy przede wszystkim, bo warto się dzielić tym, co w głębi duszy nas siedzi, bo wątpię, żeby ktokolwiek był gdzieś głęboko przekonany, że jest człowiekiem bezwartościowym. Dlatego warto te swoje wartości i to, co kochamy, to, w co wierzymy, przekazywać ludziom i się tym dzielić. Warto się dzielić radością, warto się dzielić pasją. Warto się dzielić uśmiechem, taki, który dzisiaj tutaj wszystkie trzy moje dziewczyny mają. A czym różni się według Was pasja sportowa od artystycznej? Bo jednak każda z Was ma taką pasję no, typowo artystyczną. To jest zarówno taniec, fotografia, jak i śpiew. Co innego jest w tych pasjach sportowych? Dlaczego niektórzy bardziej odnajdują się w sporcie zamiast właśnie w artystycznych pasjach? Ja myślę, że nie ma w tym zbyt wielkiej różnicy, ponieważ każdy wybiera tą swoją pasję ze względu na to, co mu pasuje. Mhm. I jeśli ktoś odnajduje się w bieganiu i czuje, że sprawia mu to przyjemność i czerpie z tego satysfakcję, to jak najbardziej, tak? Jedni odnajdują się w, nie wiem, pisaniu wierszy, a ktoś inny będzie uwielbiał grać w tenisa i to będzie jego sposób na odnalezienie na przykład też siebie. No właśnie i Zuzia jest dzisiaj reprezentantką zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie. Tutaj możemy już powiedzieć o takiej dużej, artystycznej rodzinie, prawda? Ponieważ Was jest naprawdę, naprawdę dużo i chyba panuje wśród Was wielka przyjaźń, prawda? Tak, najfajniejsze jest to, że jesteśmy właśnie ogromną grupą z bardzo zróżnicowanym wieku, bo i są dzieci 4-letnie i są osoby, które po 40. Więc ta różnica wieku jest między nami różna, ale właśnie to jest najpiękniejsze, że jesteśmy drugą rodziną taką dla siebie. Skąd u Ciebie w ogóle pomysł na folklor? Ponieważ no, nie jest to aż tak popularne w XXI wieku, aby tańczyć do ludowej muzyki z różnych regionów Polski. U mnie zaczęło się to dość śmiesznie, ponieważ tańcem samym w sobie zajmuję się od 6 roku życia, więc przeszłam chyba przez wszystkie możliwe dziedziny tańca. Na przykład jakie? Hip-hop, miałam też krótki epizod z tańcem towarzyskim. I dostałam propozycję dołączenia do zespołu. Potraktowałam to dosyć tak pobłażliwie. Mówię, pójdę na jeden trening. Zobaczę, jak to zobaczę, wygląda. Jak to jest. Pewnie mi się nie spodoba. Poszukam sobie czegoś innego. A jednak okazało się inaczej i w zespole już jestem 5 lat ponad. I nie wyobrażam sobie życia bez tego po prostu, bez tych ludzi, bez całego tego folkloru. No właśnie i to samo możemy powiedzieć, że dzieje się w chórze, prawda? Ponieważ tutaj mamy do czynienia z wieloma osobami, natomiast jeżeli chodzi o panią fotograf, jest ona niejako samotna. Jak pracuje się będąc w sumie taką samotniczką? Ponieważ nie masz może do kogo się zwrócić, tak? Nie tańczysz z nikim w parze, ani nie śpiewasz koło nikogo obok siebie. Ale ja z kolei mam ekipę, która ze mną stoi, która ze mną tworzy te sesje, więc... Czyli też jednak grupowa. Tak, ja jestem jakimś elementem całej układanki, ale nie jestem całością samą w sobie. Potrzebuję wizażystki, stylistki, fryzjerki, przede wszystkim modelek, modeli, więc tak na dobrą sprawę też
między fotografami, my między sobą się trzymamy razem, więc to nie jest do końca tak, że jest się samotnym. Faktycznie obrabianie zdjęć to jest zadanie ja plus mój komputer i mój kot gdzieś tam plus w pobliżu. Samotnia. Tak, dokładnie, ale jeśli chodzi o tworzenie sesji, to jest mnóstwo ludzi, mnóstwo śmiechu i mam osoby takie, z którymi naprawdę nie wyobrażam sobie niepracowania, więc tutaj myślę, że pod kątem, tak jak dziewczyny mają tę swoją ekipę, tych swoich ludzi, ja też mam takie osoby, z którymi po prostu najczęściej współpracujemy. A jak to jest, ponieważ mówiłyśmy już trochę o tych walentynkach, ty jesteś nierzadko świadkiem prawdziwej ludzkiej miłości, jeżeli na przykład robisz zdjęcia małemu dziecku, jego rodzicom, robisz zdjęcia z ceremonii ślubnej. Jakie wtedy masz emocje? Czy rzeczywiście to się przekłada na twoje odczucia, to co dzieje się i to co fotografujesz? Jak najbardziej. Przyznam szczerze, że najbardziej emocjonujące dla mnie osobiście są śluby. Nie było jeszcze takiego, na którym gdzieś tam między kadrami bym łezki nie osuszała. To są ogromne emocje. To są naprawdę ogromne emocje i to jest też piękne, że te osoby obdarzają cię takim zaufaniem, że wpuszczają cię do swojego prywatnego życia, pokazują ci kawałek bardzo czasami intymnej no właśnie. Strony swojego życia, tak jak na przykład mama karmiąca dziecko, tego typu momenty, no też sama ceremonia ślubna, gdzie to jest jednak dla najbliższych rodzin, dla najbliższych osób, tak, dla rodziny, dla przyjaciół, a ty, fotograf, zupełnie z zewnątrz jesteś do tego dopuszczany i to jest niesamowite uczucie i masz naprawdę piękne. Wielką odpowiedzialność, prawda? Tak. Ponieważ oni chcą zapamiętać co to do końca życia najczęściej, ponieważ są to tak wielkie i tak piękne uroczystości. Tak, i też jest prawda taka, że bardzo wiele par po już ślubach, no bo tutaj głównie przy tym są takie chyba największe te emocje, mówi, że dopiero na zdjęciach oni widzą, co się działo. Że bardzo często wtedy nie byli do końca świadomi, że stres. Dokładnie, że stres, że emocje, że to wszystko podekscytowanie całe. Pewne rzeczy po prostu im zamazało w taką jedną całość, pełną emocji i dopiero dzięki zdjęciom przypominają sobie, kurczę, faktycznie było tak, było siak, tutaj z tym się witałem, a z tym tańczyłem, więc to jest niesamowite, że... Czyli jest to takie archiwum. Dokładnie i to naprawdę tak działa. A interesuje mnie jeszcze, właśnie powróciłabym do Ani, ponieważ tutaj mamy dość taką specyficzną sytuację. Ania jest dzisiaj reprezentantką Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie, ale tak naprawdę jest studentką Uniwersytetu Szczecińskiego, a poza tym, tak już... mówiąc całkowitą prawdę, to chciałaby śpiewać solo, prawda? I śpiewała, przecież mamy tutaj jakby do czynienia z zespołem de facto, gdzie mieliśmy jednak do czynienia z solowym śpiewem, prawda? Znaczy się, to się zaczęło może troszkę inaczej, to się zaczęło od solowego śpiewania. Przez 4 lata śpiewałam, uczyłam się śpiewać pod okiem pani Celiny Sadowskiej-Gładysz w Stargardzie. I tam stawiałam swoje takie pierwsze kroki, tam się gdzieś rozkochałam w tym śpiewie i jest to jakaś nieodłączna część tego, co mnie w sumie, bo to kocham. I szczerze mówiąc, jak się przeprowadziłam do Szczecina na studia, to myślałam, że w chórze się nie odnajdę, bo gdzieś miałam inne do czynienia z takim innym śpiewaniem, bo to jest zupełnie inna emisja, to jest totalnie coś innego, inne przeżycie artystyczne na scenie, bo tam wspólnie, w chórze wspólnie to odczuwamy. Dałam sobie czas, dałam sobie szansę właśnie w tym chórze i się przyjęłam, naprawdę i nie żałuję tego w ogóle, bo też dzięki chórowi poznałam dużo naprawdę fantastycznych ludzi. Dzięki chórowi tak samo mogę zwiedzać świat. A gdzie jeździcie na przykład? No takie nasze najbliższe plany to jest taki międzynarodowy festiwal w Petersburgu. To już będzie pod koniec marca, wyjeżdżamy. Wystąpimy w jednej kategorii, no mamy nadzieję, że uda nam się coś wywalczyć. Czyli przede wszystkim wrócicie. Tak, przede wszystkim pewnie no, spędzić razem super czas i cieszyć się sobą i tym, że możemy zwiedzić kawałek świata. W zeszłym roku byliśmy również w Bratysławie na Słowacji, gdzie zdobyliśmy Grand Prix całego festiwalu. Byliśmy tak samo w Hiszpanii, gdzie zdobyliśmy w 3 kategoriach pierwsze miejsce. Także ja też bardzo się cieszę, bo z nimi mogę tak samo zwiedzać świat i to są fantastyczni ludzie i to naprawdę jest
też fantastyczne przeżycie artystyczne, dużo inne od tego, które było mi znane jeszcze przed laty. Czyli to jest tak, że zarówno śpiewając solo, ale też w grupie można znaleźć jakieś plusy tego wszystkiego, prawda? Że mimo, że nie jest się jedyną osobą na scenie i jednak wszyscy słuchacze patrzą na całą grupę, to na przykład podróże są czymś pięknym i to wszystko rekompensuje tak jakby jakieś tam możliwe minusy tego wszystkiego. Myślę, że ciężko mówić o minusach tak naprawdę, ponieważ... A, czyli w ogóle ich nie ma. Ciężko mówić o minusach, bo, że tak powiem, no, jak już mówimy o i takim śpiewaniu, to tak. Wątpię, żeby były jakieś wielkie minusy, ponieważ wszystko ma jakieś swoje plusy. Coś nie ma czegoś. W sensie, no, śpiewanie solo nigdy nie może być porównywane do śpiewania gdzieś takiego w chórze, w grupie. Ja odnalazłam plusy i w tym, i w tym. I się z tego bardzo cieszę i nie żałuję tej decyzji, że mimo tego, że jestem gdzieś jakąś indywidualistką na scenie, mam jakąś swoją osobowość, kiedy jestem sama, to mogę się odnaleźć z grupą i takie współgranie, współdziałanie też jest naprawdę cudownym doświadczeniem. No właśnie, bo fajnie doznawać nowych przeżyć. A propos jeszcze podróży, myślę, że tutaj Zuzia miałaby dużo do powiedzenia, ponieważ zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie cały czas gdzieś podróżuje, również zdobywa laury, ale dzisiaj już chyba nie mamy niestety na to czasu. W każdym razie mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze niebawem właśnie w tym programie i że ja będę mogła z Wami porozmawiać, ponieważ było mi bardzo miło, a moimi gośćmi były Zuzanna Maśniak, zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie w środku, Marta Machej, fotograf, oraz Anna Biniek, chór Akademii Morskiej w Szczecinie. Dziękuję Wam bardzo. A ja zapraszam Państwa na ostatnią rozmowę podczas dzisiejszego programu.